Najpierw parę lat. Poziom PKB Polski sytuuje nas na 24. miejscu na świecie. Znaczy, jesteśmy 24. najzamożniejszym państwem świata. A jak jest z poziomem nakładów na naukę? Jesteśmy na miejscu 37. Czyli widać wyraźnie, że polska nauka jest niedoinwestowana. To się musi zmienić. Nakłady na naukę muszą być adekwatne do poziomu zamożności, poziomu możliwości Polski. Tym bardziej, że to nauka jest kołem rozwojowym współczesnej gospodarki. Jeżeli jesteśmy na 37. miejscu pod względem finansowania nauki, to logiczne byłoby, że pod względem osiągnięć naukowych też sytuujemy się gdzieś tam koło tego 37. miejsca, pod koniec 4. dziesiątki. Tymczasem w najnowszym rankingu badającym światowe wyniki badań naukowych, wiecie, na tym miejscu jest Polska? No to jest zaskoczenie, na miejscu 20. To znaczy, że mimo niedoinwestowania, niedofinansowania polskich naukowców, oni mają dużo większe osiągnięcie. Mamy duży potencjał naukowy, dlatego że Polacy są narodem bardzo zdolnym, ma to też pracowity. Mamy mnóstwo zdolnych, młodych naukowców. Trzeba tylko zapewnić polskiej nauce odpowiednie zaplecze finansowe. A teraz weźmy inny ranking. Ranking kluczowy. Tutaj okazuje się, że jesteśmy na świecie na miejscu 38. I znowu paradoks, jak to pod względem naukowym jesteśmy na miejscu 20, a pod względem poziomu uczelni jesteśmy na miejscu 38. Z czego to wynika? Ano z tego, że od wielu, wielu lat polskie uczelnie nastawiają się przede wszystkim na kształcenie masowe. Najlepsze polskie uczelnie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński. W ostatnim rankingu szanghajskim, to jest taki najbardziej reprezentatywny ranking uczelni, spadł za rok 2015 do 500. To jest zawstydzający wynik. Czyli mamy potencjał naukowy i właściwie mamy źle funkcjonujące uczelnie, które z roku na rok w tych rankingach spadają coraz bardziej. Co zamierzam zrobić? A właściwie co już się dzieje? Po pierwsze, ograniczamy biurokrację uczelni. Myślę, że to dotyczy także szkół, problem biurokracji. Ale na uczelniach ten problem biurokracji jest gigantyczny. Biurokracja jest monstrualnie rozbudowana. 1 października to się będzie radykalnie ograniczone. Po drugie, we współpracy ze środowiskiem akademickim przygotowuje nową ustawę o szkolnictwie wyższym. W tej nowej ustawie powołamy też nowy typ uczelni, tak zwane uczelnie badawcze. Jak się przyjrzycie temu rankingowi szanghajskiemu, to zobaczycie, że najlepsze uczelnie na świecie mają po 10-15 tysięcy studentów. A ile mają najlepsze uczelnie w Polsce? Uniwersytet Warszawski 50 tysięcy studentów, Uniwersytet Jagielloński 45. A to oznacza, że nawet najlepsze polskie uczelnie kształcą w sposób masowy. Musimy w ciągu 10 lat, to nie będzie tak od tak jednym opisem ministra, ale w ciągu 10 lat chcę doprowadzić do tego, żeby w Polsce istniały takie uczelnie, jak w Stanach Zjednoczonych czy na Zachodzie Europy. Uczelnie, które kształcą w sposób elitarny. Nie bójmy się tego słowa. Każdy naród potrzebuje elit. Naród, który nie ma elit, elit naukowych, kulturalnych, politycznych, gospodarczych, administracyjnych, taki naród więcej. Więc potrzebujemy także uczelni elitarnych, które będą kształcić mniej studentów, ale za to na naprawdę wysokim światowym poziomie. I równocześnie będą prowadzić badania naukowe w dużo większym stopniu niż mamy to dzisiaj w uczelni. Dzisiaj właśnie to się składa. Ogłosiłem propozycję nowego algorytmu finansowego, nowych zasad finansowania uczelni. I tam już jest bardzo silny bodziec do tego, żeby
uczelnie, polskie uczelnie zaczęły zmieniać swój charakter. Bo do tej pory uczelnie były finansowane głównie pod kątem liczby studentów. Im więcej studentów, tym więcej pieniędzy. Zmienia to. Teraz uczelnie będą finansowane w zależności od jakości kształcenia i jakości badań naukowych. Dobrym wzorem do naśladowania są podwielone względami kraje skandynawskie. W krajach skandynawskich przyjmuje się takie założenie, że na jednego pracownika naukowego powinno przypadać nie więcej niż 12 studentów. I takie rozwiązanie wprowadzamy w Polsce. Ma być jeden pracownik naukowy na od 11 do 13 studentów. Wtedy można kształcić naprawdę porządnie. Co się dzieje, jeżeli tych studentów jest więcej? Uczelnia traci na tym finansowo. Oczywiście, jeżeli jest za mało studentów, też traci finansowo. Ale w momencie, gdy zwiążemy poziom finansowania uczelni, nie jest liczbą studentów, tylko z jakością ich kształcenia, uczelnie zaczną podnosić ten poziom. Czyli prosty bodziec ekonomiczny ma doprowadzić do podniesienia jakości kształcenia. Chcemy też zwiększyć umiędzynarodowienie polskich uczelni. Na polskich uczelniach powinno studiować zdecydowanie więcej studentów z zagranicy. Ja niedługo wybieram się do Chin. Mam nadzieję, że konsekwencją tej wizyty będzie pojawienie się dużej grupy studentów chińskich. Ale na polskich uczelniach powinno też pracować dużo więcej wykładowców z zagranicy. Stać nas już na to, żeby na polskich uczelniach zatrudniać bardzo dobrych profesorów czy młodych doktorów, nie tylko z Ukrainy, jak się to już dzieje, albo ze Słowacji, czy z Czech, tutaj właśnie w województwie dolnośląskim jest trochę wykładowców z Czech. Stać nas na to, żeby zatrudniać dobrych profesorów z Francji,